osoba niepoprawnie czego zawodowym jej pokłania. I ona może powiedzieć, że cały czas jest związana z myśleniem, poszukiwaniem rozwiązań, które mogą dać nadzieję właśnie tym ludziom, którzy tej nadziei są pozbawiani. Dać nadzieję tym pokrzywdzonym, cierpiącym, którzy doznają niesprawiedliwości. Tutaj właśnie rola ministra jest taka, jakie opracowanie, które wiemy, że zostało Państwu przekazane, związane z podsumowaniem naszej pracy ministerialnej. Tam można przeczytać o wielu projektach, które byśmy przygotowali, ale to jest tylko na kilku sprawach, jak przekazania właśnie kierujące naszej aktywności myślenia. Pierwszy przykład, bardzo głośny, związany z naszą działalnością, moją prokuratora Generalnego Ministra Sprawiedliwości, to jest sfera ogromnej krzywdy, jaka działa się w Polsce, związana z działalnością bezkarnością ludzi dotyczących takie prawdy. Nie wiem, czy Państwo to wiecie, pewnie nie, bo jest łatwa głośna. Zostałem w sprawiedliwości, trafiłem, że rok wcześniej do sądu w całej Polsce trafiły ledwie dwa oskarżenia związane z lichwą, czyli wyłudzanie ogromnych pieniędzy przez pozostających często na drobne sumy, na ogromny procent i krzywdą, która jest z tym związana. Dzisiaj mogę Państwu powiedzieć, że mimo mojej decyzji w kraju toczy się setki tego rodzaju postępowań. My mamy bardzo wiele spraw, które mogliśmy przyjąć nadzieję konkretnym ludziom. Koła chodzi o sprawy w Gdańsku, które tamtejsi lichwiarze poruszali naprawdę drobne sumy ludziom w związku z przeciwnym poszukiwaniem. Zwłaszcza na zakupu prezentu na święta, później za kwoty rzędu kilkuset złotych. Egzekwowali gigantyczne należności ukryte często w specjalnie ujętych umowach, a nawet jeżeli ktoś dorzucił się zobowiązań i tak doprowadzili do zlikwidowania mieszkań, przejmowania w ten sposób, wyrzucając na bruk mieszkańców często ludzi starszych sprowadzonych. Ci ludzie przez kilka lat działalności prosili nimi niczym pomocy. Państwo odwracało można powiedzieć, że państwo było czysto korektywne. I okazało się, że można inaczej. 24 kwietnia 2009, 18 dzień w Kościele Stwierdzenie Krajowej, w tej chwili kilkanaście osób słyszało zarzuty. Z każdym dniem lepiej mnie traktują, bo widzą, że się przykładam. Kilkadziesiąt spraw karnych, a też wczoraj szczególnie odzyskać nienależnie pobrane świadczenia dla tych pokrzywdzonych. Też dajemy nadzieję tym wszystkim, którzy byli już w perspektywie pod wielką presją, działający w świat, który w sposób bezwzględny się nie podtrzymał. Przykład tego rodzaju naszej aktywności zaangażowanej to jest nacjonalna reprywatyzacja Warszawy. Oczywiście jedno wielkie oszustwo dłużnictwa, które było chronione pod kroczem pani Grunkiewicz-Walc, która przyglądała się tylko tym zjawiskom, mimo że słyszała o wielu krzywdach, niesprawiedliwości, a nawet głośnym morderstwie nie zrobiła nic, by te procedury opuścić. Nie zrobił też nic w tej sprawie premier Finaltujcia, a nie później jako następczyni pani premier. Popatrzmy, no, dysponowali wszelkimi służbami, możliwościami, aby uruchomić procesy, które zatrzymały oszustów i zatrzymały wielką która działa się tysiącom ludzi wrzucanych na bok. Często właśnie w słabszych, starszych, skorowanych, które zgłaszają się czynnicy lekarzy. I okazało się, że może uruchomione przez nas śledztwo, około 200 śledztw, doprowadziły całkowicie do zatrzymania tego procederu. A powołana nadzwyczajna też przy ogromnym sukcesie i burzy w parlamencie komisja do spraw wyjaśnienia nieprawidłowości związanych z reprywatyzacją, na tyle, której stanął mój kolega, wiceminister Patryk Jaki, naprawia te szkody, przywracając te sprawy, które w tym nie radziłam. Kamienice na rzecz Skarbu Państwa, na rzecz miasta Warszawy. I to są realne działania, pokazujące, że można dawać nadzieję tym, którzy tych nadziei nie chcą się pozbawić. Można, drodzy Państwo, dawać nadzieję i trzeba dawać nadzieję poprzez pracę, która tworzy nowy system, która zmienia ten system wymiaru sprawiedliwości, który działa źle, działa nieudolnie. I dlatego nasza wielka reforma sądownictwa, która toczyła się że zainteresowania nie tylko polskich mediów, mają zmiażdżyć ale też koncentrowała uwagę mediów europejskich, a nawet całego świata, na skutek starań naszej totalnej opozycji, która nic wspólnego z rzeczywistością siłowała
Zadziwiające jest to, że Zjednoczone Królestwo z taką pewnością siebie, jakby to była prawda. W ten sposób w wielu przypadkach udaje mu się sprawić, że łykasz historykę o tym, jakim to jesteś wrakiem człowieka. Polega na to, ma być Zjednoczone. To ich narzędzie sprzedaży. 15 maja 2009 Zmiana systemu prawa dotyczy wielu bardzo wielu. Przekonasz się, że twoja inteligencja poszukuje w górę i stopniowo dojdziesz do bardzo wysokiego IQ. Spotykałem się z kolejnych poziomach szkolami dianetycznego i uzyskasz coraz wyższy ilość inteligencji. I mówię różnymi zagadnieniami, z różnymi obszarami. Myślę, że dzisiejszy dzień był decydujący. Zdawali nadzieję, że talii przeszkolenia są interesujące, czy chce kontynuować naukę, czy ktoś z zewnątrz mnie nie zniechęca i czy czasem jakieś osoby wokół mnie nie mają krytycznego stosunku do tego, co robię, bo to mogą być niewolnikami, którzy mają szansę normalnie żyć, którzy często znajdują się w marginesie społecznym. Tylko zapewnili, że wszyscy bez granicy posądzi tak bardzo zainteresowany, ale potrzebuje odpowiedzi na moje pytanie. Czasami z powodu za każdym razem, gdy o coś pytam, zwracają na słuchaczu i wciskają mi jakąś książkę, pójdę albo film. Z tego powodu nie mogę spłacić kredytu. Wielu żywi okolicznościami obiektywnymi. Zażądałem głosu od superwizora, żeby odpowiedział mi swoimi słowami. Mamy na to, że wyrzucam sobie zbyt dużo staranie, tylko po prostu splotu tych nieokolicznych. Dla nich scjentologia jest nauką ścisłą. I dlatego przygotowujemy taki projekt, który pozwoli dać im drugą szansę. Są książki, pozwoli redukować to zadłużenie. Nie pozwoli wrócić do normalnego życia. I mam nadzieję, że ten projekt zyska poparcie rządu, który wykazał się różnymi sprawami odwagą. Rok Hamert jest autorem 5 000 prac, zarejestrowano też 3 000 jego wystąpień. Które tym rozwiązaniem przystąpienie będą się a mamy Ron Hubbard rzeczywiście przedstawia scjentologię jako naukę ścisłą, opartą na niezliczonych badaniach, prawdziwych lub wydumanych. Jednak nigdy nie podaje źródeł. Ale nie wiadomo więc, o jakie badania chodzi, kto je przeprowadził i czego konkretnie dotyczyło. Wygłasza prawdę objawioną, nie przytaczając dowodów na ich poparcie. Istota ludzka jest realna, duchem, który może istnieć bez ciała. To odkrycie scjentologii. Scjentologiem zazwyczaj nie zostaje się z własnej woli. Też na ten temat zostajesz zrobiony w sieć, którą wokół ciebie rozpoczyna. Prawa karnego następnie zbierają na Twitter maksimum informacji, żeby dowiedzieć się, jakie są twoje słabe strony. Ale sprawdzają, czy jest to przestępstwa. Ja akurat nie byłem, więc musieli znaleźć coś innego, co mogłem wykorzystać. Skupili się na mojej chęci zrobienia kariery artystycznej i już nie popuścili. Kiedy trafił czuły punkt, to korzystają, aby zdestabilizować człowieka psychicznie. I to ma sprawić, że stanie się podatny na indoktrynację. Aby to osiągnąć, scjentologia dysponuje całym wachlarzem świata. Naszych działań w obszarze walki z przestępczością VAT-owską. Nie wiem, czy Państwo o tym wiedzą, że do czasu, kiedy musisz krzyczeć do powiedzi, przyjmie odpowiedzialność za sprawy rządu, ogromna większość tzw. afer VAT-owskich wyszła się z reguły umorzeniami, scjentologia albo jeżeli zapadały wyroki, to były to prawie zawsze wyroki zerowe. Oraz w tym wieku zmiany się prowadziliśmy za te ogromne afery w ramach sprawy wyroków, kwoty przekraczające często dziesiątki milionów złotych, żeby się zwracać do pobiegu. Będzie grozi już realna. Realna, konkretna kara do 25 lat pozbawienia wolności. Nie potrzeba przemocy. Mechanizmy odwrotne wpuszczają ze sprawą ciągle wolności. I właśnie między innymi ta zmiana, poza bardzo dobrą pracą organów skarbowych, które podlegają panu ministrowi, wiceministrowi finansów, to ćwiczenie ma nauczyć kontroli. Poza też intensywną pracą organów państwa, w tym prokuratury, CBA, Agencji Wewnętrznego, właśnie ta zmiana doprowadziła do tej nadzwyczajnej sytuacji, że nagle jest w tym roku w budżecie państwa narazuje 30 miliardów, które poprzednio
gdzieś tam rozpływały się w ramach karuzel VAT-owskich, jak były wprowadzone często poza granicę. I chcemy, idąc tym tropem, również wprowadzić tak zwaną wielką aferę gospodarczą, aby zakończyć wreszcie z tą gorszącą sytuacją, kiedy ludzie władzy podejmują pod wpływem łapówek decyzje na przykład prywatyzacyjne albo decyzje o wielkich przetargach ze szkodą dla dobra społecznego, dzwonią ogromnym mniej społecznym. Często powiem, pamiętamy wielkie afery, pseudo prywatyzacje, które też rozmywały się gdzieś w wymiarze sprawiedliwości. Ta machina wymiaru sprawiedliwości mieliła niestety bardzo długo i kończyło się to jak zwykle poczuciem bezkarności i zachęcą kolejnych do grabienia majątku narodowego. I to też ulegnie istotnej zmianie. Więc, drodzy Państwo, podsumowując, to co mówiła Pani Profesor o braku nadziei wśród polityków jako, można powiedzieć, wielkiej choroby, która toczy duszę i serce polityków, to jest zagrożenie, które zawsze trzeba mieć pod widzenia, ale to jest zagrożenie, jestem przekonany, obce dziś rządzącej dobrej zmiany. My mamy nadzieję. Mamy nadzieję na dobrą zmianę, która będzie kontynuowana bardzo dużo dla polskiego państwa. I nadzieję tą urzeczywistniamy, choć nie znaczy to, że wszystko i zawsze nam wychodzi tak, jakbyśmy przemyśleli, że zawsze idzie jak po maśle, że nie napotykamy ale mogę Państwa zapewnić, że właśnie nadzieję, rozwołanie tych fundamentów wartości chrześcijańskich, że ta inspiracja, by wiara martwa nie była, ale w czynie znajdowała swój wyraz, jest naszym przesłaniem. W Polsce mamy rząd, który będzie o wartości chrześcijańskich i tych wartości chrześcijańskich będzie bronił i tam, gdzie będzie potrafił, będzie starał się właśnie te wartości urzeczywistniać imię czynienia służby bliźnim w imię dawania nadziei tym, którzy tej nadziei przez ostatnie lata byli pozbawieni. Dziękuję bardzo. Teraz Państwo wraz z Kolegą Kultury Społecznej i Medialnej dzisiaj trwa świętego Franciszka Salezego, patrona tej wydarzy. Wysłuchaliśmy prelekcji wygłoszonej przez pana ministra Zbigniewa Ziobro, ministra sprawiedliwości i prokuratora Gryfona. Na szczęście zawsze wypowiadam, być może nigdy nie deklaruję na 100%, że przyjdę. Gdybym tego nie robił, wyrwali mnie z mojego środowiska i musiałbym wybierać. Albo zrywam kontakty z nimi, albo z moimi przyjaciółmi. Nie miałbym kiedy widywać się z ludźmi, bo scjentolodzy są wszechobecni. A voir, parce qu'ils sont omniprésents. Sądzę, że tak, ale jestem dość wrażliwy i przez to bardziej podatny na ich zabiegi. Żyjemy w świecie, który walczy z plagą narkotyków i innych używek. Oprócz tego, że dołóg zabija dziesiątki tysięcy ludzi, to przyczynia się też do wielu przestępstw, które dotykają nasze społeczeństwo. Moja córka bardzo młodo wyszła za mąż. Kiedy miała 18 lat, jej mąż miał wypadek i została wdową. Wtedy wpadła w narkotyki. Maria Pia Gardini to bogata włoska producentka filmowa. Do scjentologów wstąpiła z miłości do córki Federiki. Za namową przyjaciółki Federika rozpoczęła odwyk w scjentologicznym ośrodku detoksykacji Narconon. W ośrodku Narconon pracują scjentolodzy z całego świata. Zajmują się leczeniem uzależnień i profilaktyką antynarkotykową. Moja córka naprawdę chciała skończyć z narkotykami. Udało jej się, ale Narconon to brama do scjentologii. Wstąpiła do nich? Oczywiście. W ośrodku studiują książki Rona Haberta. Nie miałam zielonego pojęcia, czym jest scjentologia. Nigdy o tym nie słyszałam.
Ale skoro wyciągnęli moją córkę z nałogu, to im zaufałem. Kiedyś Federica zadzwoniła do mnie i mówi: wiesz, mamo, od tej pory nie mogę z tobą rozmawiać ani się z tobą widywać. Spytałam, jak to? A ona na to, że jestem przeciwna scjentologii i mówię, że to za dużo kosztuje. Powiedziała, że musi zerwać ze mną wszelkie kontakty. Odpowiedziałam, że to niesłychane. Kiedy potrzeba pieniędzy, to wszystkim jest po drodze. Spytałam, co mam zrobić, żeby móc ją widywać, a ona na to, żebym odwiedziła organizację scjentologów w Rzymie. Wybrałam się tam kilka dni później, w sobotę. Wszyscy byli niesamowicie mili. W Ameryce mówią na to love bombing. Bombardowanie miłością. Scjentolodzy organizują warsztaty psychologiczne i wdrażają programy antynarkotykowe. Inwestują krocie w przeciwdziałanie narkomanii na szczeblu gmin i powiatów. Łożą też na szeroko pojętą pomoc społeczną. Tymczasem doktryna kościoła scjentologicznego nie uległa zmianie i nadal ma charakter sekciarski. Adepci wciąż są zachęcani do zrywania więzi z rodziną i do bezwarunkowego wyznawania ideologii kościoła. Przypomnij sobie śmierć twojego taty. Nie jestem na to gotowa. Zmieńmy temat. Rozumiem. Spróbujmy jeszcze raz. Wtedy wpadłam w ich siedlo. Akurat umarł mi ojciec. Audytorka była przemiła. Nalegała, żebyśmy wałkowali temat jego śmierci. Strasznie płakałam. Przeżywałam skrajne emocje. Ale w końcu poczułam się dobrze. Mogłam zupełnie spokojnie rozmawiać o stracie taty. Ich metody naprawdę działały. Zapłaciłam 11